Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Zadanie z cyklu darmowych korepetycji, ale takie, że tak powiem, wieczorową porą, ponieważ Lee napisała do mnie, żebym jej rozwiązał zadanie, czy też pomógł rozwiązać zadanie. Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą i osiami układu współrzędnych. I prosiła to na już, na teraz, z tej prostej przyczyny, że ma sprawdzian. Co prawda przeważnie tak tego nie zrobię, no ale skoro ma sprawdzian i musi, no to Lee, zrobię to dla ciebie. I wytłumaczę dokładnie, o co chodzi. Ja tu oczywiście już przygotowałem sobie wykres funkcji, ale zanim go oczywiście tam będziemy gdzieś ogarniać i rysować, to już wytłumaczę, o co chodzi. Mamy sobie prostą y równa się minus 2 trzecie x minus 2. Zgadza się? Musimy wyznaczyć sobie miejsca przecięcia tej prostej z osiami układu współrzędnych. Jak to się robi? Najpierw za x podstawmy 0. OK? Czyli będzie y równa się minus 2 trzecie. Zamiast x wstawiamy 0, minus 2 przepisujemy. Czyli y równa się, no, minus 2 trzecie razy 0 to jest 0, minus 2 to jest minus 2. Czyli jaki nam powstał punkt? Ja go napiszę, że to będzie punkt A. No za x podstawiałem 0, no a y wyszedł minus 2. To jest ten punkt tutaj. 0 na x i minus 2 na y. A więc to jest współrzędna punktu A. Teraz musimy wyznaczyć miejsce zerowe. A jak się wyznacza miejsce zerowe? Bierzemy nasze równanie, czyli minus 2 trzecie x minus 2 i po prostu przyrównujemy je do zera. OK? Dodamy sobie dwójkę, żeby ją przenieść na drugą stronę, czyli minus 2 trzecie x równa się 2. Pomnożę przez 3, nawias jest niepotrzebny, pomnożę przez 3, żeby się pozbyć ułamka. Minus 2 trzecie razy 3 to jest oczywiście minus 2x, a 2 razy 3 to jest 6 i podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc x równa się 6 przez minus 2, minus 3. Czyli jaki nam tu powstał punkt? No x wyszedł minus 3, a za y wstawialiśmy 0. No i to jest ten punkt. Jasne? Czyli mamy współrzędną punktu B i współrzędną punktu A. My mamy obliczyć pole trójkąta ograniczonego prostą, czyli tą zieloną prostą, i osiami układu współrzędnych, czyli mówiąc inaczej, to jest ten trójkącik. Oczywiście ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Zgadza się, ponieważ no, osie układu współrzędnych są pod kątem prostym, więc to jest trójkąt prostokątny, a wzór na taki trójkąt to jest innego jak 1 druga razy A razy H. Czyli pole równa się 1 druga razy. A to jest jeden z boków, na przykład ta odległość. Jedna z przyprostokątnych, tak? Oczywiście od minus trójki do zera są 3 jednostki, czyli wstawiamy 3. Natomiast nasza wysokość H to jest, no jaki wysoki jest ten trójkąt, czyli jest wysoki na 2, ponieważ to jest punkt minus 2, minus 2, 0 minus 2, a tu jest 0, 0. Ile to będzie? Oczywiście dwójeczki możemy sobie tu elegancko skrócić, no i ostatecznie to nasze pole wyjdzie 3. Tak? A więc podsumowując, najpierw za x wstawiamy 0, wyliczamy y, później za y wstawiamy 0, wyliczamy x, dzięki temu mamy punkt przecięcia z osią x i z osią y, no a później zobaczymy, że tu jest ileś, no i tylko wzór na proste pole. Ok? Dobra. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podobało. I zapraszam do kolejnych filmów i czekam na zadania od ciebie. Tomek, darmowych korepetycji. Cześć.